Jesteśmy w mieszkaniu pana Kazimierza Potereckiego, znanego trenera boksu. Panie Kazimierzu, proszę troszeczkę o swojej karierze opowiedzieć. Kiedy pan ją zaczął? Jak ona przebiegała? Gdybym chciał mówić o całej karierze, to bym dzisiaj nie skończył. Teoretycznie w sporcie jestem 55 lat. 53 lata jestem w boksie. Trenerem jestem 48 lat już. 10 lat byłem trenerem i sam jeszcze boksowałem, do ringu wchodziłem, bo były juniorzy, seniorzy. Teraz mamy tylko tutaj z Marcinem Gruchałą, prowadzimy samych młodych ludzi i to są juniorzy. Jaką rolę pan pełni w klubie Marcina Gruchały? Jako trener, koordynator. I pomagam tu Marcinowi na ile mogę. Nie zawsze jest też czas, jadę na zawody, jak Marcina nie było, był już za granicą, bo też był jako trener w reprezentacji. Sam osobiście 10 lat byłem też trenerem reprezentacji polskiej juniorów, których wychowanków to bym tu nie zliczył wszystkich. Po całej Polsce są, w wszystkich większych miastach. Syn tak samo zaczął od boksu. Mieszka teraz w Warszawie, już tam 20 prawie lat. I tam pracuje w Boże, Biuro Ochrony Rządu jest. I tutaj z Marcinem prowadzimy tak jak się da, na ile jeszcze, jak to jacy mówię. Zawodnicy w jego klubie rokują największe przewidywania do sukcesu, pan Mawer? Teraz, w tej chwili? Tak, z tych zawodników. Teraz, jeden z nich. Którzy wpadli w oko, że tak powiem panu. Gruchała, Kevin, syn Marcina, którego też tam parę lat poświęciłem, jak ktoś mówi, na te początki. Także technicznie jest jeden z lepszych tutaj tego. I tu są i dziewczyny, mistrzyni Europy. Także sukcesy są. Tylko żeby pieniądze byli. No ale wiadomo, że w Chojnicach jest jak piłka, 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 a potem reszta, nie? Także to było 50 lat temu tak samo to było. Że też piłka, bo to może nie tak wysoko była liga okręgowa, trzecia liga, no teraz się trochę zmieniła, jest pierwsza liga, no i się cieszymy też, tylko się nie cieszymy z tego, że brak jest pieniędzy. Panie Kazimierzu, pan siedzi na ciekawym krześle, może pan opowiedzieć o nim, skąd pan je dostał? Jest na 35 lat pracy trenerskiej, to był Puchar Polski w Chojnicach, każdy zawodnik, każdy mistrz, który był, każdy dostał taki tron z tabliczką, to było w 2005 roku. Także drugie krzesło dorobiłem, żeby już w muzeum było dwa krzesła takie. Jakie jeszcze ciekawe pamiątki pan tutaj w swoim bogatym, praktycznie no, można powiedzieć, muzeum? Albumów, które tam są, album mam, prowadzę tutaj historię, tu. Takich mam 5 książek, że jak to są same wycinki z gazet, tylko o Chojnicach. Gdyby wszystkie je poukładam, to jest taka gruba książka. To jest nie sposób nawet, żeby to w jeden dzień przeczytać i zobaczyć. Nazbierało się tego wszystkiego, bo przedtem byłem sam, teraz jest trochę już lepiej, bo nas jest, Marcin jest, ja jestem, jak nie może, a przedtem byłem sam, nie miał kto ze mną jechać, sam musiałem wszędzie się obracać, także czas ucieka, lata uciekają, także... Pana zbiory, się wydaje, mogłyby trafić do Chojnickiego Muzeum kiedyś. Tak, właśnie i zawsze miałem taką propozycję do burmistrza Finstera, zawsze mówiłem, żeby otworzył właśnie muzeum sportu zrobił, którego dużo pamiątek, który bym tam zostawił, nie? I by był pamiątka, że za ileś lat mnie już nie będzie, a inni będą młodzi, to by było jakaś tego. Tu mamy i boks, i piłka, i żeglarstwo, nie ma żadnego muzeum. Mamy tu muzeum obrazów, zgodzę się, ale to jest jednego człowieka te obrazy, a tu są wyniki pod te medale wszystkie i tych mistrzostw Polski, mistrzostw Europy. Jest dużo zawodników i na pewno by każdy z chęcią co zobaczył, przypomniał pewne rzeczy, także... Panie Kazimierzu, życzę wielu sukcesów w trenowaniu zawodników Gruchała Team. Dziękuję.